Dzień dobry. Witaj wojski serdecznie w odcinku 366. Dobrze mi to powiedziałeś, bo ja bym oczywiście tego nie wiedział, bo nie byłem przygotowany. Eee, tak bardzo, jak ty jesteś eee, do takich <laughs> rzeczy. No, przygotowałem się, to prawda. Wlazłem na stronę JSOSPL. Polecam tak, w ogóle, to jest bardzo naprawdę bardzo spoko strona. I tam był numerek 365 ostatni, więc założyłem, że 366 to jest. Tak, to teraz. chyba tak działa. To chyba, chyba tak działa. Tak. No. O Rzeszku, dzisiaj e... mamy nietypowy odcinek. Nietypowy. Eee, widzę, że pokazujesz do kamery, ponieważ ja cię widzę, nasi słuchacze nie widzą, ale pokazujesz do kamery e, Somersby Sparkling Rose. Dokładnie tak. E, czyli masz alkoholowy drink. Ja przygotowałem. Alkoholowy drink. Ja przygotowałem na tą okazję. Y, otóż pokazuję też również do kamery. Piccolo. Ja piccolo, strawberry. 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 Bardzo, bardzo dobry wybór. Ja dzisiaj dostałem, dostałem takie pytanie, Paweł. A jeśli wybierzesz Piccolo, to wybierzesz brzoskwiniowe czy truskawkowe? A. I moja odpowiedź była taka: Why not both? O, skubany. Ale okazało się, że nie ma Piccolo. Oczywiście. No. Oczywiście. tak. Zdarza się. Ale tak. Dzisiejszy odcinek. Y, Poświęcamy. No to ładnie nawet powiedziane. Poświęcamy celebracji. Celebracji siedmiu lat wspólnych. Dozwaga. Och, otworzył. Otworzył. Ja też otworzę otw będę sobie otwierał i będę mówił, będę otwierał. Może słuchać tutaj tutaj, jak będę tu przy. O, a, a SMR otwieram. to jest to słynne. To jest to słynne, SMR. Mm. Orzeszku, rzeczywiście znowu pominęliśmy, bo to jest taki klasyk, klasyk, klasyk w historii Jesus podcastu, że po prostu omijamy nasze rocznice, natomiast pierwszy odcinek pilotażowy pojawił się w internecie 18 marca 2014. Rozmawialiśmy w nim, to myślę, że bardzo, bardzo ja fajny jest. O tym, dlaczego robimy podcast. Tak. Dlaczego nagrywamy i w ogóle jaki podcast jest benchmarkiem? Spoiler alert ATP. Zupełnie nie jest w tym momencie. W sensie zupełnie poszliśmy drugą stronę. Ale to fajne, fajne że znaleźliśmy trochę swój głos. No no, mów, po tych mów. wszystkich latach chyba, chyba, już, chyba już tak. Znaczy, ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy my się na kimkolwiek wzorujemy. Wiesz, nie. jakby przez te lata chyba wypracowaliśmy sobie swój własny, stocking, własny własny jakiś styl, który. Ja nie wiem, czy on jest jakiś specyficzny specjalnie. W takim sensie, mhm. że my po prostu gadamy, nie? jakby on jest specyficzny dlatego, że my jesteśmy specyficzni, że ty jesteś taki, no, ja mam jak dużo jesteś. Problemów. No, bez przesady. Wszyscy mamy. No, Trapewka jakieś... tak nie mówi już. Wszyscy... A, widzisz Wszyscy jakieś problemy mamy. Ale, ale właśnie, ty jesteś, jaki jesteś, ja jestem jaki jestem, i po prostu na zderzeniu tych dwóch ciekawych osób. Powstaje jest i jakby to jest. I powstaje od kurde siedmiu lat. To jest 7 coś lat. To jest najdłuższy projekt, najdłuższy projekt w moim życiu, dłuższy niż jakakolwiek moja relacja nawet. A no, to eee, prawda. Trochę przepraszam, że tak bezpośrednio oczywiście. intymnie, ale trochę dziewczyn się przewinęło. <śle> wow. Ale to brzmi, A to brzmi. No nie, w no, wiesz, w sensie to, 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 to trochę to prawda, w sensie, bo, bo jakby trochę w sensie ja się przeminało, w ogóle, bo nie mogę tego. To trochę, trochę ale, ale z drugiej strony, no wiesz, to jest 7 lat mojego życia, nie? Jakby tutaj jest no tak. bardzo dużo szukania siebie i tego, i swojego miejsca, nie? I Jesus de facto był w każdym tygodniu tego, tego, tych poszukiwań, więc jakby się dużo czy działo, to prawda. No i, i, no, ja, lubię, idzie. i ja lubię mówić, Upaga. że. że no jak, szczel, jak szczelę se w mordę, albo zaleje siebie, to będzie jazda. Uszty. Tykło. O kurde, idzie. Zalałem spodnie. Dobra, przepraszam, ale mów a, dalej. A piccolo? Mów dalej. Piccolo zalałeś, czy? Wy, wylatujemy to. Dobrze, że to ten. Dobrze, że to słodkie jest to przynajmniej spodnie, będą klejące. No, mów dalej. To jest dobrze. Nie, ja, ja bardzo lubię się śmiać, że, że Jezłos, w trakcie Jesłosa to, yy, no, yy, to mieliśmy yy, zaręczyny, śluby, dzieci, rozwody, rozstania i różne takie cuda. W sensie tu się dzieje życia cud, nie? Tak troszeczkę. Ale, no, ale prawda, faktycznie tak było, prawda. że no, przez te 7 lat wydarzyło się od groma rzeczy. Wyprowadzka, chociaż, w sensie wiesz, jak, to jest trochę tak na zasadzie yy, ciężko mi jest nie patrzeć na 7 lat Jesłosa... Yy, nie patrząc jednocześnie na 7 lat ostatnich mojego życia, nie? Czy, czy wiesz, jakby ja tutaj. Od takiego młodzika totalnego, który wiesz, pierwsza praca, mieszkanie w Warszawie i w ogóle pana boga z nogi złapał, że na krakowskim przedmieściu sobie żyje człowiek i chodzi mm -hmm. do kawiarni, do, 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 do kogoś takiego, który mam wrażenie, jest zupełnie inną osobą niż ta osoba, która była 7 lat temu, nie? Jakby jakieś cechy oczywiście A zostały, się ale. że się bardzo zmieniłeś? Tak, od groma. Ja, by, ja bym powiedział, że, jakby, ja bym powiedział że, fi, że ta osoba sprzed tych 7 lat, oprócz tego, że ta osoba sprzed 7 lat fizycznie nie istnieje już, bo przez <laughs> 7 lat zmieniły, zmieniły się faktycznie wszystkie komórki w moim ciele. Doszedł drugi. Wow, nice. Um, nie, ale wiesz, jakby fizycznie, że ta osoba już nie istnieje, to, to faktycznie jakby ja mam wrażenie, że ta osoba, która jest w zupełnie nie istnieje, jakby myślenie o rzeczach jest też zupełnie inne, mhm. nie? Ja, ja, ja patrzę na niego i, i, i kiedyś miałem takie poczucie, że to jest osoba, do której chciałbym wrócić. Ja? O, no. kiedyś? Okay, to ciekawe. To było, to, było, to było na terapii, sobie wiesz, na zasadzie, że, że, że chyba chciałbym być taki, jak, jest, jak byłem wtedy. Aha. A potem zdałem sobie sprawę z tego, że absolutnie nie chciałbym być taki, jak byłem wtedy. Po prostu jest parę takich cech, które osoba sprzed tych 7 lat miała, które mi się podobały. Albo okay. który chciałbym w jakikolwiek sposób u siebie rozwijać, nie? Ale stra... to był straszny koleś, Naprawdę straszny koleś. Jeśli ktoś miał. I, i, jak, i są takie memy w internecie. E, jeśli poznałeś mnie 7 lat temu mm -hmm. i to, to nie poznałeś mnie wcale, nie? E, tak się mówi, bo teraz ty wiesz, że teraz jest kimś innym, nie? Ale no, no, tak, 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 Trochę tak jest. A ty, Wojtku, jak 7 lat zmieniło Twoje życie? No wiesz, rzeczywiście dużo rzeczy zmieniło się dookoła mnie. E, ja nie mam takiego poczucia, że ja. Jakoś się bardzo zmieniło. mam takie wrażenie, że nie. Wiesz, że jakby. Hmm. Bo ty byłeś idealny już wtedy, Wojtek. <noise> dzisiaj sobie słodzimy, ale dobrze, niech tak będzie. Przyjmę dzisiaj wszystkie, wszystkie Twoje. E, nie, ale. E, powiedziałbym, e, miłe że, powiedziałbym, że, że ty siedem lat temu byłeś już poukładany dość mocno. Więc. E, może a tak. Japs, a ja japs, a... chyba, wiesz co, ja się chyba ułożyłem bardzo wcześnie, tak, takie tak. mam poczucie, że po prostu. To prawda. I, I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to jest dobrze. Znaczy, dzisiaj nie mam z tym żadnego problemu, ale, ale może na wiesz, jak będę już na, w ostatnich latach swojego życia, to może będę wspominał, że no nie wyszalałem się. No, to ja ci, ja, z, mo z mojej perspektywy, ja na przykład um, mam wrażenie, że, że to dobrze w sensie, że ty. Bo ja, ty też bardzo dużo wiedziałeś na temat siebie wtedy, nie? Co chcesz, mm. czego nie chcesz, trochę te rzeczy. Mm -hmm. a, a, ja jakby, a ja jakby miałem przed sobą ten um, crash Course um, the Z hard way Rzeczywistością. I, tak, tak. Tak, z rzeczywistością. Więc, więc, więc absolutnie jak najbardziej. Y ty się faktycznie, Wojtek, dużo nie zmieniłeś. Ja lubię myśleć o tym, że zmieniłem się tylko na lepsze. Oczywiście, chuja, Na pewno nie. Na pewno nie, ale trudno też, jakby, w pewnych rzeczy nie przeskoczę, prawda? No tak, ale no to jest właśnie ciekawe, że, że my, my, jakby, rozwijaliśmy się z odcinka na odcinek, i to jest ciekawe, że ludzie, którzy nas słuchają. Od samego początku, a są tacy cały czas. Y naprawdę szacun i mega dzięki, że jesteście z nami cały czas. Y I ten claim teraz... Piszcie w komentarzach, kto z pierwszego odcinka. Y a y jestem bardzo ciekawy. Jeśli macie konto na forum, zachęcamy do tego, żebyście napisali, że słuchacie od pierwszego odcinka. Ja, y te wszystkie osoby dostaną, y dostaną badge'a specjalnego. O, proszę. Dobrze, super. Y I jest taki claim, który wpisałeś na samym dole naszej strony. Dzięki, że z nami jesteś, to wiele dla nas znaczy. I, I to naprawdę nie są puste słowa. W takim sensie, no kurczę, gdyby, gdyby yy, nawet gdyby was były dwie osoby, tylko, yy, które nas słuchają, yy, to, to i tak byśmy to robili właśnie dla tych dwóch osób. Gdyby nas nikt nie słuchał, to wtedy myślę, że yy, mielibyśmy trochę problem, nie? W sensie. Yy... Ale wystarczyła jedna osoba, wystarczyła jedna osoba tak, naprawdę, tak. Żebyśmy, żebyśmy poczuli, że, że to jest warte robienia. Tych osób w tym momencie jest warte, dużo więcej. Nie? I, i, to jest, I to jest fajne, że też, że też jakby z, mamy, mamy, jesteście Wy, jest jakaś społeczność, jest tutaj bardzo, bardzo dużo różnych jakby osób, i, i też jakby e, ja każdego dnia doceniam po prostu siłę tej naszej społeczności, jak ona jest fenomenalna, wspaniała i jakby ja też, my też troszeczkę jakby Was znamy, przez Was mam na myśli, jakby co Wam, co, w sensie co Wam się będzie podobało, co, nam się nie, co Wam się nie będzie podobało, to jest rzecz, której akurat nie potrafimy jakoś super dobrze ocenić, bo regularnie z Wetkiem <laughs> mamy coś takiego, Wojtek. Osta ostatnio, ostatnio, o pamiętacie odcinek, Pewnie. w którym zastanawialiśmy się na temat mm, kupowania Sonosa, no nie? To był odcinek, który jakoś ewidentnie, jakby nie był zły w waszych oczach. Inny. Był inny. inny, oczywiście, Ta. ale nie był zły. W sensie nie było tak na zasadzie, weźcie, zabijcie orzecha po prostu, albo skończy robić podcast. Wojtek po nagraniu tego odcinka mnie napisał przepraszam. Ja wiem ja 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 o co chodzi? Bo ten odcinek będzie beznadziejny, bo coś tam XYZ, nikt tego nie będzie chciał słuchać, ale musimy robić gorsze odcinki, żeby wiedzieć, że są lepsze. Plot Twist okazuje się ten odcinek bardzo ładnie, w sensie radzi sobie świetnie i, i jakby ewidentnie opinia jest jakby... Więc my nie, nie wiemy totalnie, już zatartyliśmy tak, to. Ale to też ja ci napisałem, w sensie, że ja miałem tak. poczucie, że odcinek z tych słabszych, ale też napisałem, mówię, ale może feedback mnie zaskoczy. Wiesz, że jakby tak. właśnie to jest to, że my y, z Jesłosem, y, kurczę, tyle lat i, i, i cały czas coś zdarza nam się kombinować, wiesz o co chodzi, że jakby i y, y, y to mi się podoba, że my dajemy sobie na to przestrzeń. To znaczy, że właśnie raz zrobimy, i, i to się oczywiście nie zdarza jakoś super często, ale czasem się zdarza, że coś zrobimy inaczej I, yy, i po pierwsze mamy tą swobodę, bo mamy poczucie, że na ta forma jest słosa, też ewoluowała i chyba ewoluowała do takiej, do takiego momentu, w którym możemy sobie zrobić prawie że wszystko i, i, i będzie wszystko okej. Okay. W sensie, że Trochę tak już doszliśmy do momentu, w którym Mam takie poczucie, i, i, i chyba nie jest niepoparte niczym, że ludzie po prostu lubią nas słuchać. To prawda. Tego, co mamy do powiedzenia na różne tematy. I, i to nawet już od dawna mówimy o tym, że jest los. Przestał być podcastem technologicznym i jest. Nie bez Beki mówimy publicystyczno publicystycznie Tak, tak, tak. To oczywiście wiesz, no śmieszna zbitka słów, ale faktycznie gdzieś tam od tej technologii nie uciekliśmy absolutnie, ale gdzieś nie czasem się odklejamy. I, teraz, i to powiedziałbym to, że to, teraz powiedziałbym, że ta technologia troszeczkę jest sceną do tego wszystkiego, co się do nas dzieje. My sobie jakby z, z tych technologii, tematów technologicznych układamy jakieś tutaj, jakieś takie, takie stanowisko powiedzmy mm -hmm. i potem sobie razem z Wojtkiem w nim oczywiście brylujemy. Ja też nie wiem, czy to, czy to wybrzmiewa w jakiś szczególnie dobry sposób Ym, i jakby ktoś może się też bać, bo, bo my sobie robimy troszeczkę tutaj takie siedmioletnie podsumowanie, gdzieś otwieramy jakiegoś szampana, gdzieś rozmawiamy na temat tego, co nam się udało przez siedem lat zrobić, żeby było jasne. Jezus, podcast dalej będzie wychodził i dalej będzie tworzony i tak dalej, bo, bo, to brzmi, bo to brzmi troszeczkę na zasadzie... to teraz wspaniałe siedem lat, Wojtek. Słuchaj, nie słyszymy się już za tydzień, ponieważ kolejny ra, ra, nie będzie jest podcast, tylko Yes, Where... Podcast na przykład. Czy takiego... Rozmawiamy e... o ciuchach tylko. Tak. <laughs> um, kupiłem takie nowym novę... Słyszałem, że Nike uh, pozywa Lil Nasa za Słyszałem, te Słyszałem. Nike z krwią. W ogóle fajny design butów. Ja bym takie buty chciał. Jezus Maria Wojtek. Um, i, i, o, to ja. Ja a propos, a propos, a propos takich rzeczy chciałem powiedzieć, że. E, e, tak jak napisałem w newsletterze, to też powiem to tutaj, że hmm. oczywiście warto dołączyć do naszego newslettera, ale w opisie odcinka 280 osób, nie możesz się mylić. Że staramy się nad tym, żebyśmy, żeby ten sklep nasz faktycznie działał, żeby każdy mógł sobie coś tam kupić, hmm. kiedy będzie miał ochotę, ale do tego, nie wiem, czy wiecie, ja jestem ogromnym fanem dresów i jakby przez pandemię staję się totalnym dresiarzem i chcemy stworzyć najwygodniejszy dres na świecie. To znaczy jakby taki jest plan. I nie, nie zgodzimy się na nic innego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No bo żeby to pełnić jakby ten yy, 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 lockdownowy outfit. zestaw, lockdownowy outfit, to, to, to myślę, że dresowe spodnie są obowiązkowe. Dresiwo, wspaniałe, takie, żeby po prostu było no, Dokładnie. Z, wąsem, z wąsem. Dresiwo z wąsem. To w ogóle zabawne, bo wąs jakby kusi, żeby zrobić wąsa na samym środku, ale nie zrobimy tego. Przecież no To by było w ogóle jeszcze, jeszcze gorzej Wojtek mam wrażenie. Um, ale nie zrobimy tego. Nie, spokojnie, jakby tutaj redakcja nocnych. Zrobimy to dobrze. Zrobimy to dobrze. Zrobimy to oczywiście dobrze. Um, no, cześć, teraz czas na, na pierwszy, pierwszy toast. Um, Wojtku, za nas, ażeby nam się darzyło i w tym zdrowiu, ażeby przetrwać um, przez pandemię i wszystko um, Wojtku, toastik Twoje tak, zdrowie. Zdrowie kochani słuchacze, jeżeli nie macie żadnego y, napoju, to zachęcam was, żeby wziąć, nawet jeżeli to będzie szklanka My zaczekamy wody, chwilę. My chwilę pauzy, ja, ja właśnie zaczekamy. Poczekaj, poczekaj, Wojtek. Usiądźmy chwilę, zaczekajmy. Dobrze, poczekamy. We, weźcie sobie y, coś do picia. To może być woda. Y, no ja akurat dysponuję tutaj szalonym, wyskokowym napojem Piccolo. I y, 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 no, stwierdziłem, że zaszaleję. W ogóle to jest cie taka ciekawostka, y, że ja od, ja wiem, trzech miesięcy, może nawet więcej. Nie piję alkoholu w ogóle. Witam po tej stronie. Ja wiem, że mówię to <śm> pijąc z Parkinson's, <śm> ale to jest pierwszy alkoholowy drink od. U no, o, Wiesz co, to ja jest... nie piję w ogóle. przerzuciłem się na no, narkotyki, twarde, miękkie. A, no super, super. To dużo, zdrowie, i dużo zdrowie, dużo zdrowie, <grym> dużo. <grym> rzeczywiście... tak, I to się do toalety nie chce chodzić. Może pi co chwila. Tak, i to nie jest w ogóle ideologiczny wybór. E, tylko przestało mi się podobać, jak, jak się czuję po alkoholu. W takim sensie i głowa, i. Gładnie. I, I, ciało. I, I ciało, i następny dzień. Tak. Chociaż ja też nigdy nie, nie, nie waliłem alkohol jakoś tak ekstremalnie, żeby następnego dnia, wiesz, umierać. Ale ja, ja Wojtek miałem nawet po jednym, po dwóch piwach: miałem efekt, mhm. efekt jakiś następnego dnia, w którym czułem, że jestem troszeczkę faded. Okej, okay, no ja miałem tak, że po, po czym zrezygnowałem. Po dłuższym czasie nie picia w ogóle wypiłem jednego browara, nie? który miał 4-6%, no to taki bardzo standardowy. I mi się tak w głowie kręciło stary. Jak położyłem się do łóżka, to czułem, jak mi wiesz, cały świat lata dookoła, i mówię, mm, to nie jest fajne uczucie. Ja nie chcę tak, bo ja się zastanawiałem, czy nie będę żygał przypadkiem. Ta, więc stwierdziłem, tak. e, to nie ma sensu, Po co? Po co? To prawda. I, I naprawdę już teraz od Zupełnie tamtego czasu wo... nic. Zupełnie wodnik to samo. Ja o, i, o nie powiedziałbym, że mam, e, że jestem w trzeźwości przez X lat, ale to jakby powiedzieć, od kiedy alkohol pojawia się na moim stole raz na parę miesięcy, mhm. to, e, to jestem mniej więcej w, na tym etapie od jakichś trzech, dwóch lat, że faktycznie hmm. praktycznie tego alkoholu. Y, dwóch, dwóch, od dwóch okay. lat. No to wiesz, ja nie wykluczam, że jak zrobi się ciepło i będzie wiosna, i pojadę sobie na działeczkę nie, i zrobię grilla, no to wiesz, to piweczko do grilla super strony. pasuje. Tak, tylko uwaga, ja na przykład ja nie powiedziałem, że przestałem pić piwerko. A, okej, okay. czyli mówisz o takiej cięższej alkoholu. się, nie, nie, przerzuciłem się na, jeśli piję piwerko, to w 90% przypadków jest to piwerko bezalkoholowe. Tak jak powiedziałem, że raz A -a. na ludzki rok zdarza się piwo alkoholowe i teraz właśnie mam ten Sparkling Rose. Tylko akurat nie ja wybrałem w ogóle ten alkohol, bo ja, ja miałem piwo bezalkoholowe, ale z drugiej strony... No, nie, raczej no nie Na to troszeczkę poczułem. Nie, 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 raczej mnie zabije, raczej mnie nie zabije. Ja już mam pomysł jak się dzisiaj zabić. I mhm. e, y, 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 jak to brzmi w ogóle. Strasznie to brzmi niestety, ale no, wiem. Y, no tak, tak, tak. A ja po prostu mam na myśli, że będę grał długo w grę i pójdę po prostu późno spać. No klasyczny, klasyczny orzech. Tak. Mm, tak, 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 ale to jakby to zupełnie random fakt z mojego życia, e, bo, bo tak sobie po prostu dzisiaj luźno rozmawiamy. Ehm... Wiesz, o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku pilotażowym? Oprócz tego, że mówiliśmy o tym, dlaczego nagrywamy i dlaczego. Jaki podcast jest benchmarkiem, to rozmawialiśmy o takich rzeczach jak Google Plus. Wow, wow. Jesteśmy tam, dobrze. Rozmawialiśmy o HTC One, który z, ja byłem. Nie, to ty chyba. Nie pamiętam czy ty, czy ja, ja. bo ty, ty, ty randowałeś na temat HTC One. A, okay. Rozmawialiśmy o aktualizacjach Androida i iOS-a, co, co jest zabawne w ogóle. Ten temat prawdopodobnie, no gdyby wygrzebać z, z, z przeszłości, podejrzewam, że dzisiaj mówilibyśmy bardzo podobnie. Um, mówiłeś o zepsutym Jobon. Pamiętasz Jobony, które się psuły Pamiętam. po prostu ekstremalnie? To były w, w ogóle dobre, dobre urządzenia, mimo wszystko. No Poza, tym, się, że, że poza tym, że często niestety się wysypywały, regularnie. to tak. No, jakby Założenia były naprawdę dobre. No i o, rozmawialiśmy o swoich wakacjach, nie? Na ten ryfie. Więc yy, śmiesznie. O, no yy, i to ja, ja, ja w ogóle bardzo, ale to bardzo bym chciał. Yy, na wakacje na ten yy, klamerę tak. Klamrę zrobić. Tak, ty, tak. Ja bym nawet widzisz, ja rozmawialiśmy o tym. Ja bym nie, nazwał tego klamrą. Ja bym powiedział, że to jest. Ja musiał zrobić pętelkę. Mm -hmm. yy. New Beginnings. A albo przynajmniej jakiś taki check-up na zasadzie takiej pentelki, faktycznie bym sobie mhm. i za X lat znowu bardzo chętnie Tenderyfa jako miejsce check-upu rzeczywistości i, i jakby tego, w jakim miejscu będziemy za, za kolejnych 7 lat. Bo, bo ja mam takie wrażenie, że o ile mentalnie zrobiłem ogrom, jakby dużą, duży przeskok przez ostatnich 7 lat, w sensie, że mm -hmm. zmieniło mi się dużo w głowie. No. Tak mam wrażenie, że przez najbliższych 7 lat zmieni się jeszcze, kurde, więcej. W sensie, że to będzie mm -hmm. ogromna różnica. Bo ja, 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 widzę, że za 7 lat yy, yy, no, myślę, że mogę być w różnych dziwnych miejscach. W sensie dziwnych, nie dziwnych, na zasadzie, wiesz, Myślisz, że za 7 lat może być mały człowiek. Mhm. To jest, bo to jest, to jest, to jest, jest bezpieczny no. dystans czasowy, nie? 7 lat. Tak, wydaje się takie, no 7 lat to jeszcze dużo czasu, ten, ale, ale, ale może zlecieć szybko. I ostatnio rozmawialiśmy z Arleną o tym i właśnie się zastanawialiśmy, że. Ciekawe, kiedy e, któryś z naszej wspólnej paczki, e, ten, który jeszcze nie ma bombla, e, który pierwszy będzie miał e, i kiedy to się wydarzy. Zastanawialiśmy się tak, tak bardzo luźno. E, i, I zastanawialiśmy się, czy to będzie moment, w którym. Nasz bombel będzie już w takim wieku, że to ja będę tym, który będzie zachęcał wszystkich. No, panowie, gramy w gry. Dlaczego? Gdzie jesteście, mordy? A, a to właśnie ty, czy, czy, czy ktokolwiek inny będzie mówił, no, sorki, ale wiecie, no tutaj nie dam rady, dzisiaj nie dam rady, jutro nie dam rady, bo niestety to dzisiaj dzisiaj 2021 to ja jestem tym ziomkiem, który mówi, no wiecie, no. Akurat teraz w nocy pracuję, dzisiaj pracuję, jutro pracuję. Może pojutrze zobaczymy, nie wiem. I pojawiam się na przykład o pierwszej w nocy, bo tylko wtedy okazało się, że mam trochę czasu. I to, to nie jest oczywiście łatwe. I jeszcze się trzymam I, i, i zdaję sobie sprawę też, że w ogóle to, że jestem w stanie wykroić parę nie godzin no jeszcze nagranie w tygodniu szoker, to USCO. I, i, a już innym cudem jest to, że, że mogę pracować w nocy, na przykład. Nie? W sensie mm -hmm. to jest mm -hmm. mega, mega duża zmiana e, dla mnie, w sensie, że mogę poświęcić dzień, czyli ten czas, kiedy młody jest aktywny, na to, żeby po prostu z nim być, i to jest. Naprawdę wspaniałe. A w nocy, kiedy już cała rodzina idzie spać, to ja wtedy wiesz, siadam do kompa i, i dłubię. Nie? No wiadomo, że człowiek jest zmęczony i wiadomo, że się nie dosypia i, i co codziennie tam śpi po 5-4 godziny. Ale no, póki co tak trzeba, nie? Jakby inaczej się nie da, więc. Więc dobrze, tym, że możesz, nie? Właśnie, dobrze, że mogę i, i, i jakby wiesz, nikt nie krzyczy, nikt nie płacze, działam. E, I właśnie. Ciekawy jestem, kiedy ktoś z naszej tutaj wspólnej ekipy, kiedy ty dołączysz do tego grona, i jakby. Bo to jest tak, że bardzo trudno jest opowiadać o tym, jaka to jest zmiana w życiu. Naprawdę bardzo trudno w sensie. Jak ile razy nie słyszeliśmy od znajomych, że o, wiesz, to tutaj dużo się zmieni w Twoim życiu, jak będzie wody, człowiek i tak dalej. To my, jakby kiwaliśmy głową, jakby, no dobra, rozumiem, rzeczywiście to będzie duża zmiana i tak dalej. Natomiast. Nikt nie jest w stanie tego opowiedzieć w... tak, jak realnie to zmienia życie. W sensie, że to naprawdę wywraca wszystko do góry nogami i, 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 i jest trudne. Jest po prostu trudne. I naprawdę nabiera się dużo szacunku dla wszystkich rodziców kurde, na świecie i do swoich rodziców też, że w ogóle jej dali radę. To e... zabawne, że jest, że jest też... taki moment w, w, jakby w człowieku, w którym ewolucja zaczyna brać górę i mówi do niego, słuchaj, jakby... Weź, co rozpierdol 18 lat życia, teraz, choć zrobimy, będzie fajnie, nie? No. I najgorsze jest to, że to się w sensie wiesz, jakby y, 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 ja, ja na przykład y, dostrzegam w sobie momenty, w których. Widzę, że mój mózg jest popychany w takie strony z powodów czysto ewolucyjnych i przedłużenia gatunku. No, o, to ciekawe. I, I tu nie chodzi mi jakby o jakieś takie stricte rzeczy, jakby powiedziałbym e, fizyczne, coś takiego. Po prostu mhm. widzę momenty, w których mój mózg jakby na przykład rozważa coś w kontekście takim właśnie. No, Okej, okay. okay. ciekawe. To jest bardzo interesujące, i, i jakby w momentach, w których ja zwracam na to uwagę, to mam takie: okej, okay, wow, to jest interesujące, mm -hmm, widzę, mm -hmm. albo nawet widzę jakie rzeczy y, jakie rzeczy mi się podobają, dlaczego, nie? Jakby okej, okay, albo nawet jakie rzeczy, y, właśnie na jakie rzeczy zwracam uwagę. To jest wszystko szoker, oczywiście, wiem, że wiem, jakby wiem, dlaczego to, to mój usta robi, ale dlatego też, jak, jak mówimy o takim dystansie, czasami 7 wiesz, no ja podejrzewam, że jak miałem strzelać jakieś predykcje, nie? Mm -hmm. No to myślę, że za 7 lat faktycznie będziemy tutaj dwójką starych rodziców starych no, rozmawiających na temat technologii w dalszym ciągu podejrzewam, że to się nie zmieni, bo, 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 bo to jest jakiś ewidentny nasz konik, który gdzieś tam z nami jest, szczególnie że ja mam taką głęboką nienawiść do technologii, która pozwala mi w niej siedzieć bardzo głęboko. I jakby dostaję często pytanie, jak to się, jak to się stało, że ty wiesz, jak naprawić jakiś taki bardzo dziwny problem? Ja mówię, bo mój komputer mnie nie widzi personalnie i on <śmuch> ten problem wcale nie jest dla mnie rzadki, na przykład, nie? Yy, więc, więc, wiem, miałbym ja, 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 ja robić predycję, to, to myślę, że, ale yy, 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 myślę, że, że, myślę, że ta osoba, która, która będzie mną za 7 lat. Yy, yy, ja myślę, że to będzie, że, 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 że będzie dobrze. W sensie to mhm. jest, mam, też tak, mam, 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 takie, mam takie poczucie jakieś, że e, życie może być spoko. Nie? I jakby, że, że, że mam, mam poczucie, że za 7 lat to życie faktycznie w dalszym ciągu spoko będzie, nie? No to um, ob, ob, oczywiście życzę ci tego jak najbardziej i. Za 7 lat będziesz miał syna, który będzie ci piwo przynosił. No mam nadzieję, oczywiście. To, to, to będzie pierwsza rzecz, jaką go nauczę. Po to, po to właściwie, że tak powiem. po co są, bo... są dzieci. Dokładnie. Dokładnie, żeby piwko przyniosło, wyrzuciło śmieci. Mhm. No. I sprzątało po wszystkich najlepiej. Tak. Może się jeszcze e... nauczyć gotować ewentualnie. No, dobrze by było, żeby też sprzątał po sobie, prawda? Taki w sensie po sobie, ale w sensie, że na przykład całe mieszkanie. No właśnie, dlatego mówię, żeby po wszystkich. A po wszystkich, o no, no, tak. No no no, 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 no. Tak, tak, tak. tak no tak. wiesz, no pewne rzeczy trzeba z domu wynieść. Na przykład ja wyniosłem trochę ciuchów, komputer. Mhm. Krzesło? Nie, krzesło, krzesło? krzesło nie. nie. krzesło nie. Y... Nie, krzyżę, co kupiłem sobie sam, ale no, no, wiesz. Okej, no, okej. Okay. Okay. No. Ale no, za 7 lat to będzie zupełnie inny, e, inny człowiek tak naprawdę, bo rzeczywiście, wiesz, ta zmiana... Pierwszy rok jest chyba najtrudniejszy. Tak generalnie dochodzimy do wniosku, że pierwszy rok i, i, i ta krzywa jakby trudności jest najwyższa na początku i ona troszeczkę sobie spada, oczywiście z małymi... W skokami w niektórych kluczowych momentach, bo to na przykład zęby, wiesz, jak wychodzą, to, to jest trudniej i tak dalej, ale jeszcze Dwóch jesteśmy. Wśród czterech ludzi rozmawia o dzieciach. Kurde, straszne, to najgorszy podcast na świecie. Ale nie, ale to tylko takie wiesz, takie szybkie, wolne wnioski z tego, co już zdążyliśmy przeżyć. Młody ma już 9 miesięcy, więc przekroczył już moment, to znaczy, że dłużej jest z nami na świecie niż był w brzuchu. Which is jest interesting, bo... nie? Tak. To też jest w ogóle szalone, że przed 9. Ja mam dużo związków, które nie przetrwały 9 miesięcy, więc możesz o niektórych dzieciach nie wiedzieć. Wow. wow. No, no, mogę. A, no mogę. No mogę, ale, 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 ale myślę, że nie. Myślę, że nie. Ehm... Bardzo interesujące. Jestem bardzo ciekawy, no. co będzie za 7 lat. Myślę, ja jestem jeszcze ciekawy, o czym będziemy gadać wtedy. W sensie on uh -huh. zakładam, że wiesz, no wiadomo, że ten temat technologii zawsze Zostaj, iPhone od... 21 no, ma całkiem fajnych sześć aparatów, tak? Tak. Ale. Tak. E, ale Dobrze, ten, ten czytnik... wprowadzili, no. tak, tylko że ten czytnik palca e, umieszczony pod logiem Apple z tyłu mhm. mógłby być troszeczkę wyżej, bo on jest teraz na środku. Aha. A ja nie trzymam tak telefonu. Ja okay. Moją piwniczną bien ręką. <laughs> Ja myślę, że akurat czytnik, jeżeli wprowadzą, to będzie pod, pod ekranem, jakby standardowo. Nie będzie żadnego nocza I telefon będzie po prostu płaskim. Mm, płaskim. Wiesz, takim... po prostu bryła kostka tak, taka. Tak, tak, pustką i. i... No. Znaczy, 7 lat to też nie jest aż tak dużo, w ogóle w Nie, to nie jest ale aż tak na duże, przykład, jak na się myślę, że, Ale na, na przykład y, myślę, że za 7 lat będziemy mieli y, obaj y, samochody elektryczne. O, to, to, to myślę, że tak. Myślę że, myślę, tak. Że, myślę, że w dalszym ciągu będziemy korzystali ze, ze sprzętów podobnych do tych, które korzystamy teraz. Mhm. Będzie nowa generacja konsol wtedy, już za 7 lat. Wiesz ty? Powinno być Możliwe, tak, tak, tak. Xbox Series X2. Mm, albo Series 5X. A później zrobią XXX. No. Z um. wibratorem na, wbudowanym na, wpada. Na, pe na pewno nie będziemy mikrofonów mieć innych za 7 lat. Nie sądzę. Znaczy, to już jest. Chyba doszliśmy do takiego w końcu, momentu, w, w którym końcu, w końcu. upgrade sprzętu audio e, w naszym przypadku idzie donikąd. Tu już mm. nie ma gdzie iść. Naprawdę. Doszliśmy tutaj do, 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 do końca. Ja bym chciał. Ja, ja, ja bym. Rozważałem, zastanawiałem się przed, w jakim kraju będę za 7 lat. Aha. Okej. Okay. W zasadzie. Bo to, że będziesz w Polsce, wcale nie jest takie oczywiste. No nie jest. Hmm. I, znaczy, może będę, ale zastanawiałem się, bo, bo to jest, w sensie, najzabawniejsze jest to, że jak teraz o tym. Przepraszam, myślę... się Przerwa, ale wiesz co? Jest ważny element tutaj, ponieważ my powiedzieliśmy, że będziemy czekać, aż ludzie wezmą sobie coś do picia. A, guźba! Nie... Dobra, to żeby się nie wyschli, słuchajcie. Ludzie to... stoją. Trzymają szklanki to, w rękach, ja czekają ja na wiem, wygląda, to, 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 jak, to jak prezes opowiada o spółce i wtedy trzeba czekać, nie? Słuchajcie, tak. to wszyscy, nasze wspólne zdrowie w takiej opcji. Bawmy się, dzisiaj świętujemy. Uwaga, i zrobię coś takiego, poczekaj. O, pięknie, pięknie uderzył. Ja też to zrobię. Mam nadzieję, że nie zbiję tego... No tak powiedzmy. Nie zadzwoniło za bardzo, ale to nie szkodzi. Wiesz co? Tak, ja, ja biorę apro apro po Oczywiście. Ja a propos kraju, to chciałem tylko powiedzieć, że na przykład wiesz, zastanawiałem się nad tym, gdzie my na ze lat, bo mówię, no bo nie wiadomo gdzie, bo jakby już, jak już raz poczułem zew w tych skrzydłach, to nie wiem, czy nie poczuję drugi raz, ale z drugiej strony mam coś takiego, że to już troszeczkę nie będę wybierał miejsca do siebie. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Mam tak, w sensie, widzisz, i to jest moment, w którym ewolucja i wiesz, w jakiś sposób wpływa no, na tak. moje, bo mam coś takiego, że o ile wcześniej było tak, że wybierałem miejsce dla siebie, powiedzmy, nie do założenia rodziny, mm -hmm. że z tyłu głowy, że kolejne miejsce, do którego się będę wyprowadzał, być może będzie miejscem, w którym jakby założę rodzinę, nie? I znowu to jest no, widać ewidentnie, że mój mózg zaczyna sobie robić ze mnie jakieś takie, nie że żarty, tylko że podchodzić zaczynamy w jakiś sposób, nie? Mm -hmm. Ale to jest, w... słuchajcie, siedem lat, to jest bardzo długie czasowy. Myślę, że za dwie pandemie jeszcze byśmy dorzucili. Um... Ciekawe nie jak no będzie nadzieję, że już nie. Z, w ogóle z naszą planetą za 7 lat, bo. Wow, no to prawda. To predykcje nie są za dobre e, i no. no to Czy to może, może, może po prostu będzie tak jak teraz, że nie poczujemy jakiejś dużej zmiany. E, może będzie cieplej. E, myślę, że będzie cieplej. Młody człowiek, Twój będzie miał przejebany. Wiem. To jest trochę przerażające w ogóle. Hmm. Ale. Ja poza tym, co robię na co dzień, nie jestem w stanie, wiesz, przesunąć nic, nie? Jakby. To, 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 jest, to, to jest trochę takiej bezsilności w tym wszystkim, że oczywiście możemy, nie wiem, no ja na przykład, wiesz, głupia rzecz, ale yy, specjalnie zmieniłem umowę z, z dostawcą prądu, tak, żeby mieć pewność, że prąd, który ja wykorzystuję u siebie w domu, żeby był z, z odnawialnych źródeł energii. Nie? I specjalnie za to tam dopłacam parę groszy, bo uważam, że czuję się po prostu lepiej. Nie? I w sensie ja wiem, że mhm. może to nie jest duża zmiana, ale jest chociaż jakaś, wiesz, jakaś drobna. To, co mogę faktycznie zrobić, bo ja prądu akurat używam dość dużo, więc miałem, wiesz, jak używałem go nie posiadając tej umowy z dostawcą prądu, no to miałem takie, no kurde, dokładam się, nie? A teraz mam przynajmniej poczucie, że owszem, wykorzystuję prąd, ale wszyscy to robimy, ale może się nie dokładam chociaż, nie? Może jestem troszeczkę bardziej po zielonej stronie i to jest spoko, a że tego prądu u nas rzeczywiście jest dużo, bo wiesz, motor elektryczny, skuter, które teraz to prawda nie są jakoś specjalnie używane, ale generalnie wiesz, no mamy te sprzęty do jeżdżenia elektryczne, no to do, lepiej, żeby jednak e, e, były ładowane zieloną energią, nie? No ładnie powiedział. Żart z marihuaną. Absolutnie. To, to, my się ładujemy e, tą zieloną energią, w sensie ludzkość. My, my. Legalize it, ja jestem absolutnie, proszę zalegalizować. O, to prawda, to, to interesujące, jakby no za rok mam... ciekawe, co są... za 7 lat będzie. To prawda. Za 4 lata, lata, za rok mamy odcinek 300, 420, Tak. Więc ja, ja już mam, ja jestem przygotowany już dzisiaj. Już dzisiaj się przygotowałeś? Już dzisiaj się przygotowałem. Wow. Kupiłem takie coś. Co jest? To się nazywa cybydy. Aha. Orzech pokazuje do kamery. Słoiczek z jakimś suszem, mały mały takie plastikowe. Tak. Jest napisane, że to jest susz bez tychycy. No to, czyli w Polsce legalny. I będę takie coś spożywał. Dobrze, smacznego. Oczywiście, że tak. Ehm, do, przygotowania do odcinka 420 po prostu No bo już nigdy dzisiaj... nie wiadomo, nie? Trzeba, wiesz, po prostu zacząć z przygotowania teraz, żeby nie było sytuacji, w której się okaże, że... Też, no... Oczywiście, że tak, oczywiście. Ja bym, chciał się, ja bym się zastanowił na przykład, czy za 7 lat faktycznie, na przykład w kontekście tej pandemii, która jest teraz, czy będziemy jeszcze o niej mówili? No, ciekawe, ciekawe. W sensie chciałbym, żeby ona była jakimś bo... takim zamglonym wspomnieniem. Tylko z drugiej strony dzisiaj myślę, że my nie wrócimy do takiej pełnej normalności. Trudno mi jest sobie ją wyobrazić. Może wrócimy i chciałbym, żeby tak było, ale, ale nie wiem, nie wiem, w sensie to. Nie wiem, czy będziemy tak Ja, powiem wiesz, ci, ja... Po Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale ja na przykład się dużo rzeczy mi się zmieniło w głowie w tym kontekście. I na przykład no. teraz, jak, jak słyszę o w ogóle spotkaniach, w małych przestrzeniach zamkniętych z ludźmi, mm -hmm, nie? Mm -hmm. no takie, nie mam opcji. Nie mam mm -hmm. opcji. Jak jest coś takiego, że ja. Ja zawsze nie lubiłem do końca być w miejscu, gdzie jest dużo osób, ale teraz mam już coś takiego, że bardzo tego nie lubię. Na no przykład był przed, przed, tymi obejrzeniami kolejnymi, kiedy, w których zamknęli muzea, to mhm. chcieliśmy się wybrać do Muzeum Narodowego, no. bo ja chciałem obejrzeć obrazy tam, ponieważ jestem mecenasem sztuki. No wiadomo. I, i była kolejka z ludźmi i odwróciliśmy się na pięć o 180 stopni. Mhm. Bo ludzi było tyle, że stwierdziłem, że ja się nie czuję po prostu psychicznie. Już nie chodzi o bezpieczeństwo, po prostu jest za dużo ludzi, żebym ja mógł się skupić na swobodnym oglądaniu sztuki, mm -hmm. bo po prostu będę się co za chwilę zastanawiał, czy ktoś mi na plecach nie, 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 nie sapie, nie? I znowu, można powiedzieć, że jestem paranoikiem, oczywiście, no, a z drugiej strony jakby trochę nas do tego, właśnie trochę ten paranoizm jest potrzebny do tego, żebyśmy przetrwali, nie? Odrobinkę. Mm -hmm. Bo inaczej będzie słabo. No tak, ale to, to, to są odczucia, które są bardzo zrozumiałe dzisiaj. Ze względu na zagrożenie, natomiast ciekawe, czy ci to zostanie, bo rzeczywiście rozumiem ten argument, że pandemia trochę pozwoliła rozkwitnąć tym emocjom negatywnym. Związanym z, ze spotykaniem się z dużą, czy, czy związaną z tym, że jesteś w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Nie? Bo, bo dzięki temu, że nie można, no bo wiadomo, że wszyscy wirus i tak dalej, no to zaczęliśmy nie robić tego. Więc człowiek, który do tej pory, powiedzmy, że no nie że był zmuszany, ale chodzi o to, że no chodził, no bo, bo wypada, wiesz ale czuł się źle w tych miejscach, bo po prostu mm -hmm. zawsze się czuje źle otoczony wielością ludzi, no to teraz mógł zawsze powiedzieć i nie ma opcji, bo po prostu wirus, nie? Tak, e... tak, to jest rzecz, która mnie bardzo cieszy oczywiście. Więc to jest z jednej strony y, takie, wiesz, alibi na zawsze, y, przynajmniej na czas pandemii, y, ale to... Ja będę z niego korzystał nawet jak się pandemia skończy. I właśnie to jest ciekawe, że wydaje mi się, że to dało taką siłę, no bo łatwiej jest wtedy dzisiaj powiedzieć nie. I jeżeli dzisiaj się nauczysz mówić nie, to może się okazać, że tak będzie już yy, później, nie? Owszem, dokładnie tak. Yy, I to trochę też dało mi swobody, nie? Bo jakby ja teraz też, wiesz, po prostu yy, no nie muszę zawsze yy, być yes -manem. To coś jest przyjemne mm -hmm. uczucie. Mm -hmm. A mm -hmm. z racji tego, że ja jakby, że ja też nie, nie do Wiesz, to nie jest tak, że ja zawsze tylko ściemniam, że nie chcę się z kimś zobaczyć, coś takiego, tylko faktycznie jest tak, że no mm, powinienem uważać, nie? Więc... No jasne, jasne. Ty szczególnie, bo akurat yy, no ty nie jesteś najzdrowszym na świecie człowiekiem. Ja się, ja się lubię śmiać, że gdybym żył w starożytnej sparcie, to by mnie wyjebali z tej góry po prostu, jak tylko się urodziłem, no nie? Więc to, że teraz żyję generalnie, to jest, mm, to jest faktycznie jakiś ogromny Ogromna zasługa. Wojtek, umówmy się, ja już zacząłem brać lartodynę na astmę, bo inaczej bym nie mógł oczu otworzyć, bo po prostu hmm. zaczynają rzeczy pylić, nie? Więc ja totalnie jakby jestem dependent o tych wszystkich rzeczach, jak, 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 jak leki i tak dalej, więc nie jestem przy najlepszym zdrowiu. Ale trudno, nie? Jakoś, jakoś się żyje, więc, więc też przy pandemii mam, mam łatwiej, bo faktycznie mój wewnętrzny taki introwertyk może po prostu swobodnie powiedzieć, w co... Nie, nie, bardziej komfortowo bym się czuł, gdybyśmy spotkali się online na przykład, nie? Mhm. I w ogóle to jest fajne, że faktycznie tak działa też. Faktycznie, miałem sporo spotkań, które się odbyły na przykład w taki sposób, że poszliśmy na spacer, żeby zrobić spacer i z kimś porozmawiać. Mhm. Jakoś, wiesz, nie w setupie przy bardzo zoom i spotkanie na... no, no, no. przy komputerze. Um, to odbywał się facepalm i spacer, nie? Hmm. Interesting. No to też jest jakiś sposób, nie? Bo przy okazji jednak się ruszasz i jednak wdychasz. Bo ochodzenie, w ogóle wychodzenie z domu jest bardzo, bardzo ważne. I nie można o tym zapominać, bo od po prostu. Dziś. Tak. Od siedzenia po prostu może być bardzo źle z naszym zdrowiem. Więc trzeba wychodzić mimo jakby pandemii, nosić maseczki i tak dalej. Więc to taki protip dla ludzi, którzy jakby ekstremalnie poszli w siedzenie w domu. Oczywiście, jak jesteście na kwarantannie, to jest zupełnie inna sytuacja, ale generalnie, no, jakby wychodzić, jeżeli tylko macie taką możliwość, to wychodźcie na spacery. Ja ostatnio też zacząłem częściej chodzić, a nawet codziennie, bo pogoda pozwala, więc jak najbardziej bardzo chętnie i, i mam zamiar to kontynuować. Młodego biorę w wózek, pęk i idziemy do lasu, nie? Więc, więc super, super, że też mamy blisko las i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Tak, no to jest rzecz, który ci zazdroszczę z drugiej strony. Zielony jeżeli Jelibosz też ma przebiegłeś. Też trasy masz tam trasy, piękne więc, miejsca więc ja no jasne. na wisełkę iść, po prostu Super. popatrzeć, no to wspaniale. Tak, no, mm. To też jest w ogóle interesujące, gdzie będę to też zastanawiam się, gdzie będę za 7 lat mieszkał, ale nie chodzi mi o na przykład kraj, tylko na przykład, czy będzie to wieś, czy to będzie miasto? Duże nie? Mhm. Bo, bo mam jakby mam ciągoty w każdą stronę. No rozumiem. Więc to, też może, rozumiem. Więc, to też, więc to też może być interesujące. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, co przyniesie kolejne 7 lat, bo to będzie, bo to też umówmy się. Zresztą, to nie jest tak, że to jest data ważności. Za 7 lat jak czegoś nie osiągnę, to nigdy tego w życiu nie osiągnę, ale mam takie wrażenie, że jakoś w większości społeczeństwa ten wiek, który w, przez najbliższe 7 lat mam zamiar przejść, jest dużo, w dużej mierze definiujący albo zmieniający życie, tak? Mhm. Śluby, jakby rozwody i, i dzieci w, tym, w takim wieku się właśnie generalnie zdarzają. Czy rozwody Mieszkania. Różni. Mieszkania no. Poważne prace jakieś. Chociaż ja akurat poważną pracę już mam, więc to jest już. O, masz, masz, masz. I to spoko. E, no. Pytanie, czy za 7 po lat zero. będziesz miał to samo, to jest jakby zupełnie inna, inna sprawa. Może być tak, że tak. Właśnie. Y, to też jest interesujące, że mam powoli coś takiego, że. Lubię tę pracę. W sensie, że nie, nie mam Aha. jakby. Że są oczywiście. Nie które... tak, że, że bardzo Lubię skakałeś skakać. i bardzo szybko y, traciłeś cierpliwość do pracy. Tak, teraz nie? mam te, te, te cierpliwości zdecydowanie więcej mm. I, i, I trochę rzeczy się nauczyłem, i też mam wrażenie, że znajduję jakieś takie. W sensie mm, mam chyba lepszy radar do znajdowania miejsc, które będą dla mnie dobre. A, Więc super, dlatego, super. dlatego każde kolejne miejsce, e, e, mam też ewidentne porażki, e, natomiast mhm. każde kolejne miejsce faktycznie jest miejscem, w którym ja się jakoś ewidentnie lepiej czuję, bo też już wiem, jakie pytania zadawać nie? Mhm, i wiem m. na przykład, które hasła są czerwonymi flagami. Nie? E, bo Młody, jak, z zespół. Tak, no nie, ale wiesz, na przykład dostałem kiedyś pytanie, a co kiedy przyjdzie? W Stojęś sensie na rozmowie kwalifikacyjnej, dostałem takie pytanie, co kiedy przyjdzie prezes i powie ci, że masz zmienić design, który właśnie zrobiłeś e, i masz zmienić kolory na takie. Aha. ja, ja wiem na przykład, że moment, w którym dostaję takie pytanie, to jest dla mnie, że ja już nie chcę w tym miejscu pracować. Mhm. Bo, Bo jakby... to znaczy, że takie sytuacje prawdopodobnie tak, miały miejsce. Tak. On, mnie, on mnie pyta po prostu, jak ja sobie poradzę z tym, że, że szef 150-osobowej firmy uprawia Miko Management. Nie? Mm -hmm. To jest generalnie pytanie, które zostało mi postawione. Tak, Więc tak, absolutnie tak. nie ma szans, żeby na w tym miejscu. Zresztą jak on wie, jak zaprojektować, to zdecydowanie polecam, żeby sobie to zaprojektował, a jeśli on chce, żeby ktoś mu to zaprojektował, to polecam, żeby po prostu się odpierdzielić, czy nie patrz. Nie? Tak, dokładnie. No ale to już, widzisz, to są zawody to są rzeczy, w których 7 lat temu człowiek by ci i taki jak ja nie powiedział, bo nie wiedziałby mm. takich rzeczy, bo po prostu by stwierdził, to tak to wygląda, że to po prostu jakby to są problemy w pracy, ale to nie jest. Widzisz, o inaczej, 7 lat temu powiedziałbym, że to są problemy z pracy, w której muszę się zmierzyć i tak dalej, Aha. a dzisiejszy ja powiedziałbym, przecież kurwa, mogę zmienić pracę. Po co w ogóle muszę sobie psuć nerwy? No tak, tak, tak. No ale to są, wiesz, to są takie rzeczy 7 lat czy człowiek musiał. Siedem lat, siedem lat. No, ja też miałem taką, wiesz, pracowe, różne przeboje. I, I dzisiaj mogę powiedzieć, że wiesz, że jakby jestem przedsiębiorcą, prawda? Nie, ale faktycznie wiesz, jakby od, od dwóch lat mam, mam swoją działalność i, i z każdym rokiem mam poczucie, że, że. I to jest bardzo fajne poczucie dla mnie, że. Ode mnie zależy dużo, w takim sensie, że jeżeli pracuję więcej, bo dostałem dodatkowe zlecenie, to też więcej zarabiam i to jest super. W sensie tego na przykład korporacja ci zwykle nie daje, niestety. Korporacja, jeżeli jesteś na jednym stanowisku i, i nagle jest tak, że masz dużo więcej pracy, to <grym> po prostu no tak, masz więcej pracy, no i co? Płacimy, płacimy ci za czas. Nie? Mhm. A, a, a to, ta zmiana, że, że dzisiaj y, też mi się płaci za czas mój, oczywiście, ale de facto wiesz, no, za, za zrobienie czegoś dla, dla innych i, i poczucie tego, że mam zlecenie, wiem jak, zrobi, jak je zrobić, wiem mniej więcej ile czasu mi zajmie, y, godzę się na to, robię je, ktoś jest zadowolony. Ewentualnie wprowadzamy poprawki i, i, i jest temat zamknięty. Wystawiam fakturę, jest opłacona w, czas, w, w czasie. No to jest, wiesz, to jest bardzo przyjemna sytuacja i to jest bardzo przyjemne poczucie takiej odpowiedzialności za, za to, co się robi. I, i no mi się to sprawdza. W sensie rzeczywiście, wiesz, ja chyba. To, to też jest tak, że ja potrzebowałem tych lat w korporacji i w tych wszystkich dziwnych miejscach, w których pracowałem, bo. One, by mnie, one mnie w ogóle nauczyły bardzo, bardzo dużo rzeczy nie? I, i, i myślę, że dzisiaj bym nie mógł sobie pozwolić na to, na działanie tak jak działam, gdyby nie te wszystkie poprzednie lata, bo po prostu, wiesz, nauczyłem się po pierwsze bardzo wielu rzeczy, które potrzebowałem do pracy, takich bardzo narzędziowych, wiesz, jak montować wideo, jak montować audio, chociaż tego akurat nauczyłem się przy podcaście. Hobbystycznym. Ale to mi się przydaje na przykład teraz, bo zdarza się. Mówić, Wojtek, potrafimy dużo piękniej niż potrafiliśmy 7 lat temu. Też to mi jest się absolutnie wydaje. skill. Tak. To jest absolutnie skill, który zdecydowanie nam się pojawił. I ja jestem. Może nie mówimy tak ładnie jak. Jak on się nazywał? Ten. No ten, co tak ładnie mówi. Grzesiak. Z Grzesia. Te... Telewizor... Nie, <laughs> nie, Wojtek, ten z telewizora, co ty pracowałeś z nim. Ten co samochodem jeździ. Kudzniar. Kuźniar. No, no, Kuźniar, jakby ja wiem, że ludzie są, którzy mają opinie na temat Kuźniara różne, ale jedno trzeba przyznać: absolutnie skill do wypowiadania się człowiek ma. Potrafi w bardzo ładny sposób, nie robiąc w takich wieś, przystojów. Y -y -y. Choć, mm -hmm. y nam też się zdarza zdecydowanie mniej w stosunku do tego, co było 7 lat temu. I to też jest. Tak. Ja, ja zauważyłem bardzo dużą różnicę w, w wypowiadaniu się i w formułowaniu myśli w stosunku do tego, co było, co było dawno. I bardzo się z tego cieszę, że, że, że nam się udało. Ja wiem, że to jest odcinek taki, w którym drapiemy się troszeczkę po pleckach, ale z drugiej strony, raz na 7 lat możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu zrobić pewne podsumowania czy jakieś takie e, podziękowania, bo to też jest ważne, nie? Święto tak. Dzień Czynienia w Stanach uważam, że jest bardzo fajnym rzeczą, bo to jest moment, w którym się można zatrzymać i podziękować sobie za to, co się ma dobrego. W Polsce czegoś takiego nie ma. Uważam, że to jest złe bo w Polsce nie, nie dajemy, w sensie, w Polsce, no nieważne, że mam wrażenie, że ludzie nie dają sobie po prostu takiego momentu, żeby usiąść i zastanowić się: Okej, okay, może nie jest idealnie, tak? Może chciałbym być w innym miejscu, mhm. ale jest good enough, w sensie, mam e, co włożyć do garnka, e, mam gdzie spać, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, to jest akurat mój case, nie? Mhm. E, mam świetną pracę, e, dobrze sobie radzę i, i, i jestem naprawdę szczęśliwy. Jakby bardzo serdecznie dziękuję i jakby. Niech to trwa. Ja sobie takie rundy podziękowań... mamy to szczęście, że w naszym towarzystwie rundy podziękowań na temat naszego życia zdarzają się często i to nie mówimy czegoś takiego, dziękuję za to, że mam milion na koncie, tylko dziękuję za to, że jest czwartek wieczór, a ja mam kogoś, z kim mogę sobie porozmawiać na, temat ży na, na tematy życiowe, postrzelać hmm. do obcych ludzi w internecie i po prostu przeżyć coś wspaniałego, nie? I to jest, to jest bardzo fajne. Ale bardzo szybko przy z kuźniara do momentu, w którym zrobiłem ród do podziękowań, prawda? No, to, to właśnie to jest najlepszy przykład tego, jak ładnie potrafisz mówić, nie? Że I na jakby... maturze miałbym piątkę. Zdecydowanie. Oj, z ustnej to wiesz, piąteczka. Spokojnie. Ja ale... wiem, że dzieci mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Kied... Nie, ter... kiedyś był oceny, ale faktycznie ja zdawałem już procenty. Ja, ale ja dostałem stówkę okay. za Polaka. A, no to spoko. A jeszcze podcastu nie miałeś. Um, ale... ale mówiłem penis na maturze, więc bo to było moje marzenie. O, oh, nice. To nie wiem, to jest historia, którą to mu chyba. Bo ja wiałem temat um, książki yy, książki i filmowe adaptacje. Aha. I wziąłem sobie Harry Pottera książkę i Nigdy w życiu grocholi. Okay. I porównałem filmy z, z oryginalnymi dziełami książkami. Mm -hmm. I jest taka scena w filmie, mówię o tym, gdzie Tosia siedzi z Judytą i Judyta ma dużo pracy, bo ona odpisuje na te listy w redakcji. Mm -hmm. I Tosia zabiera jeden list, który jest na temat penisa krzywiącego się w lewo. Oh, tak, tak I, tak, I Tosia mówi, że to jest absolutnie normalne, mm -hmm. że pozdrowienia oczywiście redakcji Judyta. I to jest scena, której w książce nie ma. Więc mogłem, puścić ją, tak, więc mogłem ją puścić o. na prezentacji i powiedzieć chyba ze trzy razy słowo penis przy komisji całkowicie legalnie. Nice. I miałem taką dumę, że to jest głupie, ale z drugiej strony wspaniałe, że ja że po prostu sposobem sobie cały powiedzieć penis przy, wiele, wiele razy przy mojej dyrektorce. I, i, i na, legalu. To. na legalu, na legalu. Bardzo tak, ładna historia, ja nie słyszałem tego. A to taka, to, taka, to mam jeszcze drugą, która doda ten, że jak przygotowywałem się do matury, to kiedyś zrobiliśmy dla Beki sobie jakieś takie głupie maile z kolegami. Aha. Ja zrobiłem maila gorący 17 i jak wysyłałem nice. jej wysyłałem prezentację jakąś, zapomniałem się przelogować i wysyłałem maila do dyrektorki szkoły z gorący17ma.gmail.com. No więc jeszcze były te wszystkie domeny, taki buziaczek.pl czy jakieś takie inne dziwne, nie? No. Ale to były czasy. E, w ogóle, jak, jak mówisz o szkole i o maturze, to mi się przypomniało, że ja zdawałem maturę w, w, jakby w pomieszczeniach, które były na najwyższym piętrze szkoły. I na tym samym piętrze była też biblioteka. I ja mam z tą biblioteką cudowne wspomnienia, bo my Co byliśmy. Co tą bibliotekarkę tę poderwałeś, Wojtek, i razem z nią dostojewskiego czytałeś? Okej. Okay. Nie, 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 nie. Pani bibliotekarka akurat była y, starszą panią. Y, co oczywiście niczego nie zmienia, ale jakby nadal mogło się wydarzyć. Powstrzymałoby takiego obyczka, jak <laughs> tak, <prawda>. no, <laughs> Natomiast y, my Konstancji, byliśmy. Oczywiście. Y, tak, tak. My byliśmy ekipą y, bardzo oblataną, jeżeli chodzi o komputery. Nawet trochę bardziej oblataną niż nasz pan od informatyki, ale to, to, to nic nie zmienia. Natomiast rzeczywiście w bibliotece, wtedy bibliotekę się wyposażało. Znaczy, ona powstała jako nowe miejsce w ogóle w szkole. Znaczy, kiedyś była biblioteka, ale ta była nowa. Nie? I do nowej biblioteki oprócz miliona książek, które też żeśmy tam nosili i układali na półkach, bo, bo po prostu nie wiem, jakoś. Ja w ogóle mam szczęście do ludzi i, i, i to mogę powiedzieć przez ostatnie 7 lat, i, i jeszcze wcześniej też w szkole, też miałem mega szczęście do ludzi. Miałem wspaniałą klasę, wszystkie klasy miałem, miałem naprawdę świetne i w podstawówce, i w liceum. Ja nie chodziłem do gimnazjum, dla tych, którzy nie wiedzą ja byłem tym ostatnim rocznikiem, który jeszcze był na starej maturze i, i, i w starym trybie. I naprawdę miałem mega duże szczęście do ludzi, bo my, nie wiem, jakoś tak się dobrze dogrywaliśmy i byliśmy faj fajną ekipą ludzi, którzy byli też bardzo pomocni i dlatego zawsze się zgłaszaliśmy do właśnie takich rzeczy jak: hej, potrzebujemy rąk do pracy przy bibliotece, bo tworzymy bibliotekę, trzeba przenieść tam wiesz nie wiadomo ile kilogramów książek, nie? I my się po prostu zgłaszaliśmy i to robiliśmy. Ale jakby mieliśmy z tego oczywiście swoje malutkie proficiki i między innymi jednym z tych profitów było to, że skonfigurowaliśmy my sami komputery w, w bibliotece, bo to był taki czas właśnie, że komputery, jak w kafejce internetowej trochę, pojawiły się właśnie w bibliotekach, w naszej też i my zainstalowaliśmy na nich oczywiście Unreal Tournament i łupaliśmy po prostu tych komputerów. Było, o ile dobrze pamiętam, chyba... 10 i były tak rozmieszczone, no idealnie jak w kafejce internetowej, i po prostu upaliśmy w Anglii Tournament. Eee, i, I pani bibliotekarka przychodziła i tak. O! Ty strzeliłeś w niego rakietą, i mu odpadła głowa. Tak, tak, dokładnie, tak się wydarzyło. A więc to było wspaniałe, śmieszne. Wspaniałe, Takie wspaniałe. Fajne, fajne wspomnienia ze szkoły. Ale ja pamiętam, że znowu w szkole nauczyłem się mega dużo rzeczy związanych właśnie z komputerami, z, z, z konfiguracjami przeróżnych rzeczy, wiesz, konfiguracją sieciową i no, mega, mega dużo. Przy zabawie tak naprawdę. I, I to mi dużo dało, nie jakby ja właśnie dlatego, że byłem w tej szkole, dlatego, że, że, że trafiałem na takich ludzi, dlatego jestem dzisiaj tu, gdzie jestem i, i wiem to, co wiem. I, I chyba najbardziej się cieszę z tego, że nauczyłem się uczyć. To znaczy, wiem, gdzie szukać rzeczy. Nie? Że jeżeli mam jakiś. Problem, czy nie wiem, czy jak coś zrobić, to po prostu wiem, jak znaleźć rozwiązanie tego problemu. Najważniejszy no. skill w naszego życia, o których chyba robiliśmy jakiś odcinek, który tak. powiedzieliśmy, że umiejętność tak. wyszukiwania jest w Oczywiście. ogóle największym. To chyba w ludzi w ogóle niż... było, więc. E, no. Ale tak, tak. I, I to jest coś, czego ja będę się starał też przekazać modemu, że, żeby po prostu on wiedział, jak szukać rozwiązań. I, i bo jak będzie wiedział to, to naprawdę. Reszta przyjdzie już sama. Takie mam przynajmniej poczucie. Potwierdzam. Wojtku, ja myślę, że to jest taki moment, który możemy powiedzieć, że czas poświętować. Czas się pobawić, tak. e, i to jest z, zwykle moment takiej każdej imprezy na zadania, na tak zwaną zabawę w podgrupach, jak to się mówi. Tak. To znaczy, niektórzy idą do kuchni, idą, idą sobie na balkon, ktoś tam sobie wyjdzie na, na, na podwórko, zapalić papierosy, żeby nie palić. Do Was oczywiście, do nas tak. naszych słuchaczy, tych, którzy słuchają, to właśnie to jest ten moment, w którym te rozmowy już będą luźne. I już my nie będziemy tacy potrzebni. Wcale. Tak. Jako Teraz impreza będzie się toczyła sama. Po tak prostu jest. dziękuję Wam, że jesteście. Ja, oczywiście, Wojtku, dziękuję Tobie, że jesteś i że to robimy i że będziemy to robić dalej. To jest najspanialsza rzecz na świecie. Faktycznie, podcast jest, ja bym powiedział, jedną z tych rzeczy, które. Brzmi, zabrzmi to oczywiście bardzo, bardzo czarno, i tak dalej, ale taka, która trzymała zawsze mnie na powierzchni. Ja wiem, że to ja nigdy nie miałem momentu, w którym byłem pod powierzchnią, dzięki mm -hmm. Bogu, ale, ale podcast był taką rzeczą, która po prostu zawsze kontrolnie była, i to, to jest wspaniałe. Bardzo, oczywiście, Wodku, dziękuję za, za, za najbliższe 7 lat, za ostatnie 7 lat, za najbliższe 7 lat też ja z góry, też oczywiście. Bardzo. I mam nadzieję, że będziemy w tym trwać, bo to jest przepiękne. Dziękujemy oczywiście Wam. Jeśli jesteście nawet od pierwszego odcinka, oczywiście dajcie znać w, w komentarzach na forum. Jeśli nie jesteście od pierwszego odcinka, to możecie też dać znać, jak to się stało, że znaleźliście je słosa i jakby możemy sobie zrobić taki reminescencję odcinek powracający do, jak do tego, jak to się stało. Słuchajcie, ja, dziękuję zanim bardzo. Zanim zakończysz, ja, ja, tak. ja pozwolę sobie, bo ja chciałbym być orzechem przez chwilę. Oczywiście. To y oczywiście. Czyli coś przysnął Denić. Um, chciałem um, powiedzieć, że oczywiście najbliższy odcinek planujemy, bo on będzie po świętach, o ile dobrze pamiętam. E, to, to, to planujemy zrobić odcinek Bowls Deep. O bitcoinach i w ogóle o, o, o kryptowalutach, bo myślę, że poruszyliśmy troszeczkę ten temat w jednym z poprzednich rozmów z Michałem, i oczywiście Michał będzie naszym gościem, więc tutaj absolutnie zdradzam wszystko, co się wydarzy. Natomiast. Kolejne odcinki szykują większe niespodzianki. Tak, tak, tak. Szykuje się niespodzianka i myślę, że, że, że warto będzie na nią czekać. I, i to jest coś, co po tych siedmiu latach. Coś zmieni w podcaście. Tak. I myślę, że. Będzie... No dobra. Pierws... Tak, Pier... i to jest pierwsza realna zmiana, ale ja też myślę, że kto, yy, kto myśli o nas w jakiś sposób, to pewne rzeczy może się też domyślać. Tak. Yy, I na tym etapie myślę, żebym to zostawił w ten sposób. Sajcie będzie wspaniale, będziemy się dobrze bawili. Będzie Bawcie dobra. się wyrównie dobrze. Słyszymy się, tak jak yy, oczywiście zawsze, za tydzień w kolejnym odcinku. O rewoluar. Dziękujemy, że jesteście. Do usłyszenia w darmowym After darku. Ciao! Pa! Jest mój podcast o technologii z wąsem.